Witam serdecznie. Dzisiaj polecam bardzo pyszne danie. Rolatki schabowe z kapustą, taką białą, jeszcze jest młoda, jeszcze jest sezon, bardzo pyszna. Możemy także przygotować z kiszoną kapustą, będzie świetnie. Ja tutaj miałam trochę więcej niż kilo schabu. Wyszło mi 9 takich sporych kotletów. Każdy taki kotlet rozbijamy tradycyjnie jak na schabowe, a potem zwijamy rolatki. Możemy także ten kotlet przedziurawić, zrobić kieszonkę i napełnić farszem. Każdy rozbity kotlet oprószam solą i odstawiam na około 20 minut. Do schabu proponuję dobrą, sprawdzoną marynatę z octem jabłkowym, jedną łyżkę octu, łyżka oleju, 4 łyżeczki musztardy, do tego łyżeczka miodu, troszkę soli, przyprawy jak tymianek, kminek, troszkę papryki ostrej, troszkę słodkiej. Mieszam i taką marynatą smaruję każdy kotlet, układam w misce, odstawiam na około 2 godziny minimum. Wtedy te kotlety tak dobrze przejdą tą marynatą, są soczyste, bardzo kruche. Niewielki kawałek wędzonki możemy podsmażyć na tłuszczu, a jeśli jest tłusta, nie dodajemy już tłuszczu. Dodajemy po chwili cebulę pokrojoną, chwilkę szklimy i dodajemy zaraz czosnek. Jeśli mamy pod ręką pieczarki, u mnie w lodówce są prawie zawsze, dlatego tak dużo jest ich w moich przepisach. Świetnie się tutaj sprawdzą kurki, podobno już są jakieś wysypy, mam zamiar się wybrać. Grzyby po prostu uwielbiam, pasują do wszystkiego i bardzo podkręcają smak. Dodałam podobne przyprawy jak do marynaty i zaraz po krótkim podsmażeniu, chodzi o to, żeby czosnek się nie przypalił, dodaję posiekaną kapustę. Kapustę oczywiście można poszatkować nożem, ja zrobiłam to na szatkownicy, tak jak na surówkę. Moja miękła bardzo krótko, około 5-6 minut, trzeba to próbować. Przyprawiamy, ja przyprawiłam troszkę solą, cukrem, lubię taki posmak lekko słodkawy. Do tego jeszcze dla kwasowości łyżka soku z cytryny albo zwyczajnie octu jabłkowego, wtedy ten smak jest jeszcze lepszy. Na koniec jeszcze lubię dodać jakąś zieleninę, oczywiście jak mam pod ręką. Taki kapuściany farsz najlepiej przygotować na dużej patelni, tak jak widzicie, wtedy szybko odparuje nadmiar wody. Zawijamy porcję farszu, mniej więcej taką solidną łyżkę układam na początku kotleta, mniej więcej po środku. Zawijam na raz, a potem zawijam do środka boki. Kontroluję, żeby mi z boków oczywiście nic nie wychodziło. Staram się, żeby ta końcówka, którą zawiniemy, później była ułożona na patelni pod spodem. Wtedy, bo ja nie daję wykałaczek do roladek, Wam jednak polecam spiąć sobie te roladki wykałaczką. Będziecie swobodnie je podsmażać na patelni z każdej strony na rumiano. Dość krótko, w międzyczasie włączamy piekarnik na 180 stopni, grzałka góra-dół. Takie niespięte rolatki trzeba ułożyć tym zawinięciem do spodu od strony patelni. Mięso się zetnie, utrwali i wtedy będziemy mogli je obrócić. Trzeba przytrzymywać też czasami, bo bywa, że się rozwiną. Po co w ogóle podsmażamy? Prosta sprawa, chodzi o to, że właśnie mięso się ścina, więc zabezpieczamy go przed utratą soków. Jest kruche, soczyste. Tuż obok przygotowuję prosty sos pomidorowy na bazie takich domowych przetworów. W garnku zagotowałam niecały litr wody z dodatkiem liścia laurowego i kilka ziaren ziela angielskiego. Dodałam troszkę cukru i przypraw. W misce obok do takich przetartych pomidorów dodaję jedną łyżkę sporą mąki pszennej. Nią zagęszczę właśnie cały sos. Do wymieszanego przecieru z mąką najlepiej dodać chlust takiej wody, wymieszać dobrze i dolać do reszty wody w garnku, wymieszać, zagotować i gotowe. I takim sosem zalewam wszystkie moje rolatki. W tym sosie pod przykryciem będę je dopiekać jeszcze około 10-15 minut, żeby na pewno to mięso wszędzie było dobrze dopieczone. Takie rolatki zaraz po wyjęciu z piekarnika przełożyć razem z sosem do takich szerokich słoików, pozamykać szczelnie, one same się zapasteryzują i w ciągu tygodnia będziecie mieć gotowe główne danie do ziemniaków, kaszy. Życzę, kochani, smacznego, pozdrawiam, zapraszam serdecznie na kolejne filmy.